Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed 2015. Zapraszam was na odcinek z tej gry. Jadę w moim Subaru BRZ i powoli wspinam się po ścieżce kariery po to, aby zdobyć Lamborghini Murcielago i rządzić. Nie miałem jeszcze w tym NFS-ie ani razu Murcielago. Jestem ciekawy, jak będzie driftował samochód z napędem na 4 koła. No, myślę, że będzie driftował troszeczkę gorzej jak ta Subaru z napędem na tył. Ale nie będzie aż tak źle, jakoś sobie tam damy radę. A co my tu mamy? A, tutaj były części, ale już je zabrałem kiedyś, niestety. Dobrze, musimy sobie robić zadanka, misję. Zobaczmy, co my tutaj mamy do roboty. Teraz goni mnie policja, więc musimy przed nią uciec. Zacznijmy sobie od wyzwania Ediego, w którym to zdobędziemy 7000 dolarów, jeśli oczywiście ukończymy to na pierwszej pozycji. I myślę, że pójdzie mi gładziutko. Chociaż później ten poziom trudności będzie tutaj rósł wykładniczo wręcz. Pamiętam, że miałem bardzo duże problemy na konsoli, żeby zdobyć tam odpowiedni wynik. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Jakieś były problemy z grą, mam nadzieję, że teraz ich nie będzie. Pamiętam, że na konsoli też były jakieś problemy, ale z płynnością działania. Chyba ani razu mi nie wywaliło z gry jak teraz. Przejechałem ten fragment. Czasami w grach jest tak, że buguje się jakiś tam fragment mapy i nie możemy go przejechać. Ale widocznie to był jakiś problem innego rodzaju. Coś tam się po prostu popieprzyło. Wow! No początek wyścigu spoko poszedł. Zobaczymy, jak będzie dalej. Później właśnie te wyzwania Ediego będą bardzo ciężkie. I pamiętam, że z nimi miałem też sporo problemów. No ale to też dlatego, że na konsoli troszeczkę trudniej się gra, mi przynajmniej, bo jestem przyzwyczajony do 60 FPS-ów, a na 60 FPS-ach mamy mniejszy tak zwany input lag, czyli opóźnienie akcji gracza względem tego, co się dzieje na ekranie monitora. No a tutaj jest błyskawicznie, tak? Widzicie, że ten gameplay wygląda ekstremalnie płynnie. Czy mi się wydaje, czy tutaj mamy... Tak, mamy tu okrążenia. I chyba jestem najlepszy. Jestem o prawie 10 sekund lepszy od konkurencji. Mam 38 sekund, oni mają po 46. Tutaj chyba liczy się ten czas jakoś co segment. Teraz za drugim okrążeniem powinienem mieć oczywiście lepszy czas, ale najlepszy chyba będę miał tam po kilku okrążeniach. No i tutaj jedziemy sobie minutkę, jeszcze półtorej minutki. Nieźle ją odwróciło tą Subarkę. Dawaj, Subarka. Okej. I jeszcze tylko minutko. Patrzcie, nawet po tych... Wow, idzie naprawdę super. Pamiętam, że ja z tym driftowaniem na takich wąskich drogach na konsoli miałem sporo problemów. I nie wiem, czy to pamiętacie, kto oglądał tamte gameplaye wtedy, że rozbijałem się od ściany do ściany, jeździłem. Jest to naprawdę wielki problem. Jak dla mnie na PC-cie jest dużo lepiej pod tym względem. A może sobie po prostu zrobiłem tak dobrze tą Subarkę, że mi się na niej fajnie jeździ. Może coś z tych rzeczy. Ale myślę, że sprzęt też tutaj ma znaczenie. Zresztą teraz tę grę odpalicie sobie nawet na... Nie wiem, niedużo gorszym komputerze od mojego. Nie musicie mieć tam procesora i7, nie wiadomo jakiego. Czy tam jakiegoś mocnego AMD Ryzena. Tylko spokojnie sobie odpalicie na jakimś tam słabszym komputerku i też będzie wam super to śmigało. To wam mogę zagwarantować, bo ta gra nie ma jakichś tam okropnych wymagań, no. Okej. I chyba... Wow! Jestem trzeci, słuchajcie! Trzeci! A tak wydawało mi się, że idzie mi fantastycznie. Czyli już zaczynają się te trudne eventy od przeciw... Nie no, ja muszę spróbować tego jeszcze raz. Przecież to niemożliwe jest. Kurde. Ciężko. Niedobrze. Trzeba chyba sobie ulepszyć samochód dosyć mocno. Bo w tym Eddie's Challenge to właściwie powinno mi się pojawić pod koniec gry. Ale możemy sobie robić to już teraz, tak? I w razie w postępach fabule odblokowujemy nowe części tuningowe i wtedy do... No, sobie ten samochód ulepszamy, czy też nie.
Mi się wydaje, że poszło dobrze, ale widocznie nie do końca, skoro pobili mnie aż na trzecie miejsce, zbili mnie przeciwnicy, nie? Tak lekceważąco na początku powiedziałem, o, teraz im pokażę, ja jestem najlepszy od 10 sekund i nie mają ze mną szans, a tu się okazuje, że tak zagadałem się, a tutaj nagle są lepsi, także ja sobie to przejadę w pełnym skupieniu, teraz zobaczymy jak mi pójdzie. No i teraz chyba jestem lepszy, ale niewiele lepszy. Wow, trzeba naprawdę się postarać, żeby zdobyć te 7000 na tym Elis Challenge. No ale później to się chyba opłaci, bo dostaniemy główną nagrodę bardzo wysoką. Było ciężko. Trzeba przyznać, że musiałem kilka razy się tutaj przejechać, żeby ten... A zobaczmy tutaj z próba driftu. Zobaczmy, jakbym sobie poradził na próbie driftu. Ale muszę zobaczyć, ile my tu hajsu dostaniemy. 3000, dobrze, niech będzie. Spróbuję sobie, zobaczymy jak mi pójdzie na tych ustawieniach Subarką. Bardzo fajnie mi się nią jeździ. I no i też fajnie driftuje, dosyć łatwo ją opanować, jest okej. Ale no, zobaczymy jak będzie na tym wyścigu, na tym drifcie. Jedziemy. Tutaj nie mam żadnych przeciwników podczas driftowania, ale powinno być wąsko. Wow. Dobra, skupienie, bo tutaj skupienie jest najważniejsze. Trzeba uważać na najmniejsze przeszkody. Super się tym driftuje, wow. 30000 musimy zdobyć, a to będzie chyba proste. Mamy 12 punktów kontrolnych, to już jest czwarty. Ojojoj, zjazd. Dobra, 17000 już mamy. O, będzie ładny zakręt. Rozpędzamy się. Shit, to było coś. Tego zakrętu nie mam wyczutego. Jego ciężko tak zgadnąć, bo tutaj mamy jakieś krzaczory. Mało tam widać. Nie no, powiem wam, że 30, ale tak na styk bym powiedział. 34000, ale no jest, zdobyłem tam swój tam rekord, czy ten wyścig zaliczyłem, to się liczy. Dobrze jest, pięknie. Dobrze, no to teraz jeszcze mamy jakieś tam wyzwanko fabularne i musimy się spotkać ze Spike'em w jego garażu. Tu jest dużo wyzwań różnych, a zobaczmy czy... O, zniknę. No policja, serio? Ach... Gdzie ta policja niby jest? Co to jest? Obrotny charakter? O, ktoś mnie zaprasza. Wow! Ktoś tutaj włączył ten taki wyścig online i wszystkich właśnie z sesji zaprasza do tego wyścigu. Ja sobie dołączyłem, bo chcę też jeździć. Zobaczymy. Murcielago! To jest próba czasowa. Nie wiem, czy uda mi się wygrać z Murcielago. Nie, to nie jest Murcielago, to jest Aventador. Co ja gadam? Czy ktoś tu jeszcze przyszedł? Nie, jest tylko jeden gracz, ale no, myślę, że będzie spoko. Pobi nowe rekordy Magnusa, to jest nieważne, będziemy się ścigać z graczem, także będzie ciężko, zobaczymy jak mi pójdzie. Chodź panie graczu. Okej, okay. Musimy pokonać Spike'a, ale zobaczcie co robi Aventador. Elo, ziom. Co za fatalny początek. No nic, dobrze dla mnie. Poważnie. Tam coś było... Patrzcie jak ciśnie ten Aventador. Niedobrze. Ale właśnie tu się jest łatwo... No poważnie, leciutko ścianki dotknąłem! Tu się łatwo jest rozwalić, miałem powiedzieć. Się rozwaliłem. Stoi w poprzek, no nie, ja tu mam same przeszkody na drodze, to nie fair. Gdzie ten gracz jest, muszę go dogonić. Nie wiem czy uda mi się. Ojej, what? Co tu za jakaś burza była? Patrzcie jak ona zapierdziela, skubaniec. Jak on tam poszedł? Niech się rozbije. No musi się rozbić, żebym go dogonił, inaczej nie ma szans. Patrzcie jak on tam poszedł.
Widzę go na mapce tylko dlatego, że tu są zakręty. No muszę mieć jakąś fajną furę egzotyczną, bo kurde, ciężko. Jedź, 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 no za wolne to moje Subaru. O, o, uwaga, uwaga. O! Shit, nie mogłem nic zrobić, padłem w poślizg i prawie myślę. Ale i tak początek był najlepszy, jak leci sobie takie Lamborghini nagle w samochód. Myślałem, że mi wyprzedzi, zestawi z tyłu na samym starcie. Ale nie. Co to tu jest? Same przeszkody na drodze, no. Kurde. Nie no, tamten to już chyba na mecie czeka. Zostawia tylko porozwalane trafiki na drodze. Samochód ma tak szybki, że to szok. No już skończył wyścig, już mnie zostawił. Ech, ciężko. Ale i tak jakoś 12 tysięcy za to dostałem. Kurde, fajnie. Zbliżam się do mojego Murcielago powoli. Tutaj sobie stoi ten ziomek. Jak się tu trąbiło? Tak się fotki robi. Trąbi się jakoś inaczej. Nie pamiętam już jak. Jakoś się tam trąbiło, no. Dobra, ja mam tutaj zadania fabularne. Tutaj są te. Tutaj znowu mamy Ediego wyzwanie. A tutaj mamy od Amy. I musimy iść do garażu. Hej, man, podobały mi się te przerywniki filmowe, są fajnie nagrane. No ale chodźmy do wyścigu. No, w Subarce mogę sobie wymienić światełka. Ulepszyłem ją troszeczkę pod względem osiągów. I możemy sobie zmienić tablicę, ale zbyt wiele nie mogę właśnie zmienić, bo... O! Jakie wy... Shit. Co to jest? Dobra, weźmy sobie takie. Pyk. Teraz tu mamy, okej, okay, tu mamy... Owiewki i kompatybilny. No właśnie, bo tutaj mam zainstalowany body kit, zdaje się. Jakiś, zobaczmy. A, maskę mogę zmienić. Miałem oszczędzać, kurde. Podoba mi się ta maska. Mamy body kity chyba, tak? Do tego auta. No ale ten mi się podoba najbardziej. Jeszcze coś takiego mamy. Hej, czemu mi się wydaje, że tutaj ta suwarka jest niższa? Hej, bardzo dużo ma tych zestawów, ten samochód. A gdzie to jest ten standardowo? Jak szeroko mamy tam koło. Kurde! Co jest? Poważnie? To tylko tysiaka kosztuje. Nie no, ale nie podoba mi się. Mi się podoba ten body kit najbardziej. Nie wiem czemu, coś ma w sobie takiego groźnego. Jest spoko. Okej, to możemy sobie szyby jeszcze przyciemnić. Ho, ho, ho. Okej. Malowanie możemy sobie też tutaj zmienić, jeśli by ktoś chciał. Zobaczymy, co tam gracze powymyślali. A, możemy sobie to od razu myknąć, jakby ktoś... Aha, już się... Okej, zaakceptowało się. No tak, bo trzeba chwilę poczekać, aż się pobierze. O. Kiedyś pamiętam, że za każdym razem, kiedy ładowałem jakąś część tuningową do samochodu, na przykład Most Wanted, to sobie dawałem inną naklejkę, albo jakąś dodatkową. Na auto. O, czekajcie, bo tutaj mieliśmy aż na szybach takie malowanie jakieś fajne. Ale bym wolał coś ciemniejszego. O, to mi się podoba. Spoko, niech będzie. Ekstra. Pyk. Ale się ktoś napracował, ładnie to wygląda. No i mamy już tuningowany wóz. No i co? Możemy chyba jechać dalej. Wow, patrzcie jak fajnie te światła z tyłu świecą teraz. Są jakieś LEDy czy coś, ale super to wygląda. W ogóle nie wiem, czy ja wam mówiłem o tym, no chyba mówiłem tam przy okazji któregoś odcinka. Bardzo mi się ogólnie podoba model Toyota GT86 czy tam Subaru BRZ. Ładnie wygląda ten samochodzik. Jest zgrabny, jest mały, tutaj tak w grze wydaje się, że on jest duży, kuźwa, taka szeroka krowa, ale w rzeczywistości jest to on malutki, króciutki i bardzo ładny. Podoba mi się bardzo. Fajnie się prezentuje, nawet bez oczywiście żadnych body kitów. I moim zdaniem jest to fajny ruch Toyoty i Subaru, że postanowiły te dwa koncerny ze sobą współpracować, żeby stworzyć naprawdę bardzo ładny model. Toyota zrobiła ładne nadwozie, Subaru zadbało o części mechaniczne,
i razem połączyli siły, żeby stworzyć coś takiego. Samochód z wyglądu ładny i ponoć zasiągów też, chociaż nie miałem okazji jeszcze testować. Ale teraz chodźmy na ostatni wyścig, bo co my tu jeszcze mamy? Coś musimy mieć. Tutaj mamy jakieś, co to jest? Driftowy pociąg! Moja największa zmora tej gry. Zobaczymy, czy uda mi się teraz utrzymać w ogóle. Zainstalowałem sobie kilka nowych części, w tym powiększona butla z nitrem i najlepsze driftowe opony. Więc wszystko wskazuje na to, że powinno mi pójść dobrze, ale jak będzie? Ha, to się okaże. Aha, muszę się trzymać tych patałachów tam z tyłu. Im więcej ich jest przy mnie, tym więcej punktów dostaję. Tak, mam tu taki mnożnik. Najwięcej chyba mnożnika jest, jak wszyscy są razem przy sobie, ale kurde, sami widzicie. Czy przede mną jedzie Toyota Supra? Damn. Prawie zapomniałem, że ona tutaj jest, ale jest. Supera. Słuchajcie, ja już nabiłem. Czyli możemy ich zostawić z tyłu i sobie driftować sami dla siebie. O shit, widzieliście to? Co tam się stało? Ja. Aha, tu już jest meta. Dobra, nieważne. I uwaga, na koniec. Woo! Nie no, poszło fantastycznie. 12 tysięcy dodatkowe na koncie. Chyba właśnie tyle wydałem teraz na tuning tego samochodu, ale opłacało się. Jeździ jak marzenie i wygląda dużo lepiej. Chociaż na wygląd nie przeznaczyłem tyle kasy, co na tuning osiągu. To wygląd cieszy najbardziej, no bo widać gołym okiem, co się zmienia. A, tutaj niedaleko mamy jakieś części tuningowe do zgarnięcia. Zobaczmy sobie. To jest pyk, tutaj pick-upek. Dawaj części. No i tyle. Mamy jakieś tam części, niekoniecznie musi być to coś dobrego, ale satysfakcja z tego, że to sobie zebraliśmy, jest. Teraz tutaj kiedyś pamiętam, że... okej. Widok. Kiedyś to była jedyna możliwość zrobienia sobie zdjęcia naszego samochodu, ale teraz mamy coś takiego jak zdjęcia profesjonalne. I oczywiście możemy sobie zrobić zdjęcie nowego tuningu mojego autka. Pyk. W jakimś takim industrialnym miejscu, undergroundowo, super. Pyk, możemy robić fotę. Co powiecie na to? Prawie go nie widać, jak się zlewa z tym otoczeniem. Możemy sobie efekty różne dać, pyk. Co tam chcecie, moi drodzy? Możemy sobie rozjaśnić, zwiększyć lub zmniejszyć siłę filtra, pyk. Ale filtry mi się nie podobają, dajmy sobie bez filtra. Tutaj jeszcze jakieś tam rzeczy, abreakcja chromatyczna, takie rozwarstwienie jakby obrazu. Ogniskowo możemy sobie zmienić głębi ostrości, cyk. Taki bokeh możemy sobie zrobić, dystorcja obiektywu. Dystorcja się mówi, żeby poprawić. Pyk. I winietę możemy sobie dodać, żeby było tak profesjonalnie. Efekt deszczu włączyć lub wyłączyć, uszkodzenia wyłączyć. Flary włączyć. Pozycja kół. O shit, nie wiedziałem, że to dodali. Damn. O tym to nie wiedziałem. Wow. Wow. Moi drodzy. Elegancko. I tak to wygląda. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.